produkt regionalny jest dostrzegany jako produkt polski. A ponieważ Polska jest w tej chwili dostrzegalna i dostrzegana i ceniona, chyba można śmiało powiedzieć podziwiana za to, że się tak dobrze rozwija. W związku z czym ten polski produkt żywnościowy na półkach też wielkich sklepów przyciąga wzrok, jak on jest wyraźnie oznaczony, dlatego że Polska po prostu przyciąga uwagę. Kto mógł wygrać? Czyli dla pana Kazimierza Kurczonia za bryndzę podkalańską. Tym razem za bryndzę, tak. Ja jako pierwszy wprowadziłem produkt regionalny z Polski, bryndzę podhalańską, do Unii Europejskiej i ta promocja była bardzo dobra i jest dalej. Jest potencjał, tylko żeby był to produkt taki, jak ma być, ten oscypek bryndza podhalańska, redekołka. Polska ma już całe szczęście, ale aż 34 i wkrótce będzie miała 35 produktów, które otrzymały specjalne oznaczenie Komisji Europejskiej jako produkty kojarzące się z określonymi regionami, z określoną tradycją. Europa dzieli się na dwa obszary. Z jednej strony jest to obszar wina i oliwy, z drugiej strony masła, wieprzowiny i wódki, a więc alkohole mocniejsze, które są charakterystyczne dla północy i wschodu. Powinniśmy spożywać te produkty, które są z naszego regionu, bo do ich spożywania nasze organizmy przyzwyczaiły się przez setki lat. Ja in Zakopane, in Podale. And of course, Osipek is the best one, but also brinza, and then also I love pierogi in different manners, and I love best pierogi with the sweet fruits inside. It's fantastic, the contrast between sweet and salt. I love very much. Czekamy na to, żeby w Polsce kiełbasa myśliwska, kabanosy, kiełbasa jałowcowa były tak samo powszechnie dostępne jak szynka parmeńska, bo my dokładnie mają tą samą szansę. To jest znakomita szansa i ludzie już to odczytują, bo jak się pojedzie w jakieś lokalne środowisko, to tam często turysta właśnie pyta, a jakie macie tutaj typowe dania, kartacze, oscypki i tak dalej, więc jak jedzie gdzieś, to się nastawia na to, że się zetknie z kulturą, z folklorem i z jedzeniem z danego regionu i ja myślę, że to jest taka moda, która się pojawiła i będzie się dalej umacniać.